Szanowni Państwo, witam serdecznie na konferencji prasowej podsumowującej ostatnią kadencję, ostatnie 4 lata. Szanowni Państwo, 4 lata temu mieszkańcy naszego regionu obdarzyli mnie zaufaniem i powierzyli mi mandat poselski. Ja wtedy jako swój główny cel postawiłam sobie to, żeby być blisko mieszkańców, dlatego moje hasło to jestem stąd, jestem dla Was. Dzisiaj ze mną są społecznicy, osoby, które działają na rzecz swoich społeczności, samorządowcy, tak naprawdę ludzie, z którymi rozmawiałam bardzo często o problemach Grudziądza, o problemach powiatu grudziąckiego, po prostu o problemach naszego regionu. Ja często powtarzam, że poseł jest na tyle dobrym posłem, na ile słucha głosu mieszkańców i na ile odpowiada właśnie na te problemy, pomysły, które się pojawiają. Dzisiaj chcielibyśmy podsumować właśnie to, co tutaj w naszym regionie udało się przez te 4 lata zrobić. Po pierwsze, chciałabym zacząć od Grudziądza. Na pewno bardzo ważną inicjatywą jest hala targowa nowa przy ulicy Łyskowskiego, kiedy zwrócili się do mnie przedsiębiorcy, sprzedawcy na czele z panem radnym. Wiedziałam, że muszę im pomóc. To była sytuacja związana z zagrożeniem dla targowiska, które wiązało się właśnie z koniecznością przeniesienia. Wtedy podjęliśmy rozmowy z miastem, podjęliśmy rozmowy także i z panem premierem, żeby zapewnić środki i udało się. Z programu Polski Ład trafiło na ten cel aż 22 miliony złotych. Te środki już, można powiedzieć, już pracują, już tam ta inwestycja jest realizowana. Kolejną taką bardzo ważną inwestycją jest komenda Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu. Także to był wynik wielu rozmów i z komendantem, i ze strażakami, i z mieszkańcami. I dzięki temu także udało się zapewnić środki z budżetu państwa właśnie na realizację nowego obiektu. To jest 21 milionów złotych. Kolejna kwestia, można powiedzieć, z ostatniego czasu, to są oczywiście środki z programu Polski Ład w ramach właśnie rozwoju stref ekonomicznych. To są środki na infrastrukturę drogową na osiedlu Mniszek i Rząd, prawie 60 milionów złotych. Kolejna też taka inwestycja, o którą czyniłam starania i która wreszcie się rozpocznie, to jest dworzec w Grudziądzu. Finalnie, pierwotnie, kiedy staraliśmy się wraz z mieszkańcami, bo ta inicjatywa została poparta podpisami mieszkańców, kiedy staraliśmy się o wpisanie tego dworca do programu inwestycji dworcowych, była mowa o nowym dworcu. Niestety w trakcie realizacji konserwator wpisał ten dworzec na listę zabytków, ale mimo tego udało się przeprowadzić przetarg, udało się zapewnić dodatkowe finansowanie. To będzie łącznie 78 milionów złotych właśnie na modernizację, na renowację dworca, po to, żeby mieszkańcy wreszcie mogli w godnych warunkach z niego korzystać. Ale to oczywiście nie wszystko. To są także takie tematy strategiczne, można powiedzieć, jak kwestia przebiegu S5. Tutaj także mieszkańcy powiatu grudziąckiego zwrócili się do mnie z prośbą o pomoc, z prośbą o interwencję i też wiedziałam, że muszę na tą prośbę odpowiedzieć. I także tutaj trwają cały czas rozmowy. Byliśmy także na spotkaniu pana ministra Andrzeja Adamczyka po to, żeby ten przebieg mógł być taki, który zapewni bezpieczeństwo mieszkańców, który odpowie na te potrzeby społeczne. Z kolejnych kwestii, które udało się zrealizować, to są chociażby takie kwestie jak ścieżka pieszo-rowerowa do Mokrego. To są także takie kwestie, które wspierałam, jak powstanie Państwowej Uczelni w Grudziądzu, bo to także znowu był temat podnoszony wielokrotnie przez mieszkańców. Oprócz tego warto także wspomnieć, bo są z nami przedstawiciele kół gospodyń wiejskich i przedstawiciele strażaków, ochotniczych straży pożarnych. Ja też bardzo mocno w swojej działalności wspieram tę organizację. W ciągu ostatnich lat do powiatu grudziąckiego trafiło 19 samochodów dla ochotniczych straży pożarnych. Trafia także cały czas systematycznie wsparcie dla kół gospodyń wiejskich. Ale to nie wszystko. Dzięki naszym rozmowom, dzięki działaniom podjętym wspólnie z mieszkańcami udało się też przekonać samorządowców do tego, żeby korzystając z Polskiego Ładu zawnioskowali czy to o remonty, czy to o budowy remis i świetlic wiejskich. Bo uważam, że ta aktywność społeczna właśnie tych lokalnych społeczności to jest prawdziwy skarb, że ta aktywność sprawia, że
że ta społeczność staje się prawdziwą wspólnotą. Ja chciałam przy tej okazji podziękować wszystkim osobom, z którymi miałam okazję współpracować, które zgłaszały się do mnie z różnymi problemami, z różnymi pomysłami, bo jeszcze raz powtórzę, poseł na tyle dobrze sprawuje swój mandat, na ile słucha mieszkańców swojego regionu i zajmuje się realnie tymi sprawami. Dlatego jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim tutaj ze mną obecnym i cóż, i oddaję głos właśnie stronie społecznej. Szanowni Państwo, jako pełnomocnik Prawa i Sprawiedliwości w powiecie grudziąckim przede wszystkim chciałabym podziękować pani poseł Annie Gębickiej za jej ogromne zaangażowanie i ciężką pracę poświęconą właśnie miastu Grudziądzu i powiatowi grudziąckiemu. Cieszę się, że wreszcie w moim rodzinnym mieście Grudziądzu będzie wykonanych tyle inwestycji, jest tyle inwestycji realizowanych i wierzę w to, że będzie ich jeszcze więcej. Cieszę się bardzo, że powiat grudziądzki tak bardzo się rozwija, że koła gospodyń wiejskich coraz częściej się rejestrują, biorą udział w różnego rodzaju uroczystościach, konkursach. Z całego serca chciałam pani poseł podziękować. Cieszę się bardzo, że tyle udało się zrobić, ale chciałam przede wszystkim podziękować lokalnej społeczności. Chciałam podziękować za to, że zgłaszają nam takie potrzeby, bo właśnie dzięki temu, że mieszkańcy zgłaszają nam te priorytetowe rzeczy, które warto wykonać, pani poseł ma możliwość odpowiedzenia na te potrzeby i są realizowane te rzeczy naprawdę potrzebne i ważne dla mieszkańców. Szanowni Państwo, wierzę w to, że dalsza współpraca z panią poseł przyniesie miastu oraz powiatowi grudziąckiemu tak ważny rozwój z perspektywy przyszłości. Dlatego chcę oddać też głos osobom, które bardzo z nami współpracują, które angażują się w tą działalność i dbają o to, żeby te sołectwa lokalne ojczyzny cały czas rozwijały się prężnie i były odpowiedzią na potrzeby mieszkańców. Dziękuję. Szanowni Państwo, pani minister, ja reprezentuję właśnie ten mały samorząd, o którym wspominała moja przedmówczyni, reprezentuje gminę Gruta, powiat grudziącki i tutaj w imieniu, myślę, wszystkich kolegów samorządowców mogę powiedzieć to samo. Pani minister, bardzo dziękujemy przede wszystkim, ponieważ to wsparcie, o którym była mowa, to nie jest tylko wsparcie finansowe, które jest olbrzymie, bo na przykładzie gminy Gruta ostatnie 4 lata to jest budżet inwestycji rządowych tylko i wyłącznie sięgający blisko 50 milionów złotych. Z tych pieniędzy powstaje m.in. nowe przedszkole, buduje się drogi, powstają nowe sale gimnastyczne, są dokonywane mniejsze lub większe remonty, modernizacje, ośrodka zdrowia, wyposażenia. Można by wyliczać. Dochodzą do tego kwestie straży pożarnej ochotniczej, gdzie jest ona tutaj dosprzątawiana, pojawiają się nowe auta. Te wartości wpływają na ogromny budżet inwestycji i tych wydatków okołoinwestycyjnych, które nigdy wcześniej nie były dla małych samorządów możliwe. I tutaj spotykamy się dzisiaj, żeby podsumować, ale przede wszystkim myślę, my powinniśmy podziękować za tą aktywność. I to tą aktywność faktycznie, która jest na co dzień i przez cały czas, przez cały okres kadencji. Pani minister, bardzo serdecznie dziękujemy. Myślę, że koledzy samorządowcy, którzy korzystają z różnych programów, bo to nie jest tylko Polski Ład. Wcześniej to był Fundusz Inwestycji Lokalnych, Fundusz Rozwoju Dróg, są to mniejsze, większe granty. Całość powoduje, że w końcu małe samorządy mają chociaż szansę, bo jeszcze dużo brakuje nam do dużych ośrodków, ale szansę zrównać się i podejmować te próby zrównania z większymi ośrodkami. Także jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Życzę powodzenia. Nadchodzący. Państwo, nazywam się Tomasz Paniszewski, radny powiatu Grudziądz. Proszę Państwa, ja reprezentuję mieszkańców powiatu, głównie gminy Roguźno. Chciałem także się włączyć w te podziękowania, dlatego że powiat grudziądzki otrzymał ogromne kwoty od początku kadencji pani poseł, przy współpracy panią poseł, na swoje remonty, na swoje modernizacje dróg lokalnych w Roguźnie, w Grucie, w Łasinie, w pozostałych gminach. Także jesteśmy zadowoleni, bo poziom inwestycji, który nastąpił na przykład w tą komunikację, jak ostatnio pan starosta stwierdził w sesji lipcowej, że to jest 1 do 10 wobec tych środków, które były przed tą kadencją. Jest to ogromny wzrost. To nie są moje słowa. Pan starosta przeliczył to i te stosunki są jest 1 do 10. Także ogromny wzrost tej kadencji. Dziękujemy pani poseł za takie wsparcie. Proszę państwa, gmina Raguźno, którą jestem mieszkańcem, otrzymała wiele środków na modernizację stacji uzdatniania wody, na remonty przedszkola, na różne inne działania gminne, które
potrzebują wsparcia rządowego, gdyż środki gminy są niewystarczające na jakieś inwestycje znaczące. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o mnie osobiście, zaangażowałem się w obronę jako radny powiatu giełdy gruziąckiej, która niepotrzebnie ktoś próbował ją, jak się mówi, ograniczyć, zmanipulować, jakby pomniejszyć pole działania. Są tu ze mną przedsiębiorcy, którzy wsparli mnie w tym działaniu. Także uzyskaliśmy pomoc od pani poseł i giełda gruziąska została obroniona. Mało tego, poczyniliśmy ogromne postępy, gdyż jest nowa inwestycja, jakby nowa przyszłość dla tego targowiska. Szanowni Państwo, następna sprawa, którą tu wielu ludzi przemilcza. Jestem reprezentantem wsi. Jeżeli chodzi o emerytury rolnicze, znaczący postęp, jeżeli rząd PiS wyrównał emerytury rolnicze z emeryturą najniższą, z ZUS-owską, jest to ogromne wsparcie dla tych rolników, którzy mają te niskie emerytury, po 1250 zł otrzymywali przed tą podwyżką. W tej chwili mają zrównane z emeryturą ZUS-owską, to jest 1570, także znaczący wzrost emerytur rolniczych. Następna sprawa, liczne działania pani poseł na rzecz kół gospodyń wiejskich, które ślicznie się nam rozrastają, integrują społeczeństwo, integrują nasze dziewczyny na wsi, które zbierają się w swoje stowarzyszenia, działają, nawiązują kontakty, gdyż przed tą kadencją nie było tak dynamicznego rozwoju. Szanowni Państwo, następna sprawa. Inwestycje w szkolnictwo. Aktualne dofinansowania do inwestycji w laptopy dla uczniów czwartych klas. Jest to ogromna pomoc dla rodzin. Dla rodzin przeważnie, które są na starcie, mają małe dzieci, mają różne kredyty na głowie. Także ta inwestycja w rozwój tych czwartoklasistów jest też znacząca. Pomoc dla nauczycieli, którzy także otrzymali ostatnio kwoty znaczące na start w nowy rok szkolny. Także to są niebagatelne sprawy i bardzo dziękujemy, że rząd RP, obecny rząd PiS-u, tak działa, że zostawia te środki jakby na miejscu w samorządach. Nie wypływają one w postaci VAT-u za granicę na wyspy, na różne tam raje podatkowe. Szanowni Państwo, niektórzy samorządowcy utyskują, narzekają, że rząd zabiera im pieniądze rzekomo przez obniżkę CIT-u, który obniżył do 12% dla osób indywidualnych, zabiera pieniądze samorządom. Nieprawda, proszę Państwa, nie ma nic lepszego jak pieniądze mieszkańców, na przykład Grudziądza, które zostaną w ich portfelach. Po co jakiś pośrednik, rząd, samorząd w ich wydawaniu? Jeżeli rząd zostawił ten podatki 6% w portfelach Polaków, czyli jest to najwłaściwsza sprawa. Po co ma urzędnik decydować o środkach, które pani X czy Y ma wypracowane? Szanowni Państwo, ja jeszcze raz dziękuję za te działania. Powiem krótko, dobra zmiana trwa dalej, bo jesteś korzystna dla regionu. Dzień dobry, pani minister. Pani minister, ma pani hasło "Jestem stąd, jestem dla was". W całej swojej kadencji spełniła pani to w 100%. Bo nie była pani tylko, pani minister, duchem, ale była dla nas, jako dla KGW, dla społeczników, ciałem i pomocą. Bo nieraz zwracaliśmy się do pani o pomoc i nigdy nie dostaliśmy odmowy. Za to bardzo dziękujemy. Nie chcę tutaj przedłużać, bo przedmówcy już powiedzieli prawie wszystko. Ja jestem przedstawicielem KGW, jestem sołtysem i jestem radnym w gminie Gruta. I wiem, ile pomocy pani minister nam dała. Dzięki też pozyskiwanym co roku, dzięki rejestracji w ARMIR, dostajemy dotacje. Było to na początku 5 tysięcy, teraz jest 8 tysięcy. Są to bardzo dobre, wykorzystane przez KGW pieniążki. Bo proszę Państwa, KGW, kobiety ze wsi, to nie są kobiety tylko przy garach, ale dzięki tym pieniążkom mogą korzystać z tego, pokazywać, co potrafią innego i zdobywają przez to szacunek, bo dla kobiet ze wsi, dla KGW, dla stowarzyszeń, tradycja i szacunek jest najważniejszym bytem. A dzięki tym funduszom możemy to realizować i promować. Promujemy wszędzie, dzięki tym różnym konkursom, co pani minister wymyśla i nas zaprasza i nas tak mobbinguje, żebyśmy dalej, ale to jest dobry mobbing, to jest bardzo dobry mobbing, nie w tej kwestii, że zły, ale bardzo dobry mobbing i żeby taki mobbing był dla wszystkich, żeby ludzie potrafili działać i żeby chcieli działać. Że dziękuję pani minister, życzę wszystkiego dobrego z całego serca i pani minister, dobro wraca. Dziękuję.
Dzień dobry, jestem mieszkańcem wsi Biały Bór. Jestem też członkiem Rady Gminy Grudziądz. W imieniu mieszkańców, może zacznę od tego, że w imieniu mieszkańców chciałbym bardzo, bardzo serdecznie pani minister podziękować za spełnienie naszych długoletnich marzeń, pomóc przy spełnieniu, bo w końcu udało się zdobyć tak długo poszukiwanych pieniędzy na budowę drogi w naszej wsi. Te, nie tylko te pieniądze, ale wiele pracy, jakie pani włożyła w zdobywanie innych pieniędzy na inwestycje i w naszej wsi, ale też jako radny widzę te wyniki pozytywne pracy pani minister w całej gminie. Te inwestycje by nie były w stanie być wykonane w braku pieniędzy. Dzięki pani, dzięki zaangażowaniu, okazaniu serca, zrozumieniu potrzeb ludzi ze wsi udało się zrobić przez te cztery lata tak dużo rzeczy, że jesteśmy niezmiernie, nie tylko jako mieszkaniec wsi, ale też jako radny, jesteśmy niezmiernie wdzięczni za okazaną pomoc, serce i oby tak dalej. Dzień dobry państwu, dzień dobry pani minister. Ja jako strażak ochotnik tutaj powiatu grudziąckiego chciałbym bardzo podziękować pani minister za zaangażowanie, jakie włożyła w straże pożarne właśnie, między innymi w ochotniczą straż pożarną, jak i państwową. Dziękujemy pani minister za ten wkład i tą pracę, którą pani włożyła w to wszystko. My jako jednostka z powiatu grudziąckiego też oczekujemy na nowy wóz, który dzięki pani minister udało się pozyskać. W sumie powinniśmy go otrzymać do końca tego miesiąca. I to nie tylko wozy, bo to są różne granty typu Orlen, składki, te, z Krusu. Także dziękujemy bardzo i powiem tak, liczymy na więcej. Liczymy na więcej i dziękuję bardzo. Przepraszam, ale tutaj nie mogę zabrać głos, to chciałem rzeczywiście pani minister podziękować za to, co pani dla rolników robi, bo jako szef Związku Samoobrona Krajowy widzę, co w ogóle ten rząd dla rolników dał, ponad 10 miliardów, które rzeczywiście, słuchajcie państwo, to była naprawdę duża pomoc, bo w tym momencie by naprawdę dzisiaj setki rolników zbankrutowało. Co do tego jeszcze mówić, pani minister, jest dużo bardzo ważnych spraw, które pani tutaj załatwiła na naszym terenie. Jesteśmy ogromnie wdzięczni i w kraju, czy tak dalej, jeżeli się idzie, to pani minister naprawdę nie odmówi. Czy po godzinach nawet pracy było tak, że prosił pani minister w różnych sprawach takich, które było, po prostu było na sprawie jak to szczeblu krajowym, czy chodzi o rolników, chodzi o różne sprawy. Słuchajcie państwo, tyle co ten rząd teraz robił, jeżeli chodzi o sprawy, widzicie, renty, które są teraz, te renty rolnicze, ale mogą rolnicy do sanatorium, można gospodarstwo oddać i podjęcie przez rząd tutaj, przez panią minister wspólnie tego tematu, żeby nie wprowadzać zboża do Polski, do kraju, żeby to był te zboże, żeby po prostu przechodziło tranzytem, bo my nie jesteśmy jako rolnicy tego, żeby po prostu że nie chcemy puścić Ukrainie te zboże. Chcemy współpracować z Ukrainą. Wiadomo, że Ukraina cierpi i tak dalej, ma wojnę, ale nie możemy pozwolić, żeby niszczyć nasze polskie rolnictwo. Pani minister, ja jeszcze mogę mówić dalej. Chodzi o to, że, bo przepraszam tak trochę za szybko, bo wiem, że może już ten czas goni, a tu, czy mogę jeszcze tak normalnie? Tak normalnie. To słuchajcie, jest dużo spraw, które ten rząd robił i dzięki pani minister. Sprawy dróg, sprawy, jak tutaj kolega, mój strażak, bo też jestem strażakiem, dla straży. Tyle, co ten rząd zrobił dla straży, zobaczcie, w całym kraju. To naprawdę ogromnie, dzisiaj strasznie wyposażona. Dzisiaj my się nie wstydzimy, czy jadą za granicę nasi strażacy. Jak są wyszkoleni, jak są po prostu wyposażeni. To są sprawy bardzo ważne. I dlatego dzisiaj cieszę się, że takie spotkanie mamy tutaj z panią minister. Widzicie, jako samoobrona, jako szef związku. Boże dlatego, bo bym chciał, żeby ten rząd naprawdę dalej rządził. Bardzo dziękuję wszystkim za te słowa, bardzo dziękuję za obecność. Szanowni państwo, 15 października podejmiemy decyzję, czy chcemy Polski bezpiecznej, czy chcemy Polski, która dalej będzie się rozwijała, która będzie się rozwijała w sposób zrównoważony, gdzie środki będą trafiały także do tych mniejszych samorządów.
Ja zachęcam do tego, żeby zagłosować na Prawo i Sprawiedliwość. Zachęcam do tego, żeby Polska pozostała na tej drodze rozwoju, żeby Polska pozostała bezpieczna. I szanowni państwo, podsumowując też te moje 4 lata, ja przez te 4 lata pokazałam, że jestem cały czas w terenie, że jestem z mieszkańcami, rozmawiam z nimi, że realizuję właśnie te kwestie, te pomysły, z którymi się do mnie zgłaszają. I obiecuję, że jeżeli powierzą mi państwo ten mandat zaufania, to będę to kontynuować, będę cały czas z mieszkańcami, zgodnie z moim hasłem, jestem stąd, jestem dla was. Dziękuję bardzo.